Trzy jedynki w szkole to była taka palisada, trzy jedynki bez pokrycia, no trzeba było pewnie poprawiać i starać się, by utrzymać miejsce w klasie, ale trzy jedynki dla Polski to 111 miliardów euro i nie jest to palisada negatywna, a bardzo pozytywna, która może ożywić polską gospodarkę, ale czy ją uratować i pytanie, czy musimy ją ratować. Na takie pytania, ale też i w wiele innych, bo bardzo dużo dzieje się w polskiej polityce, a więc i w polskiej gospodarce, a to będzie miało przełożenie na nasze portfele. Doktor Sławomir Dudek jest gościem rozmowy tygodnia. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Instytut Finansów Publicznych i Szkoła Główna Handlowa. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, woli ścisłości. No to właśnie, zacznijmy może od tych 111 miliardów euro, czyli na dzisiaj, jakbyśmy przeliczali, około 470, ponad 470 miliardów złotych. Nie jednym przelewem w transzach, ale jasna zapowiedź komisarza mmm, Johannesa Hanna, te pieniądze do Polski popłyną? No świetna informacja i pokazuje jednak skuteczność i szybkość działań. Pamiętajmy, że tak naprawdę dopiero od wczoraj mamy rząd. Tak? Dopiero Rada mhm. Ministrów, ministrowie weszli do budynków, zaczynają analizować, co, co jest, jaki jest stan, i, i, i to jest bardzo dobra informacja dla gospodarki, choć nie załatwia problemów, to trzeba jasno powiedzieć. Te pieniądze. Po pierwsze pokazują wiarygodność, po pierwsze dają, dają też taki pozytywny odbiór polski. To widać od razu. Wczoraj kurs walutowy, wydaje mi się, że to nie tylko jest po posiedzeniu Fedu, ale również ta informacja wieczorem wypłynęła i kurs złotówki bardzo pokazał siłę złotego, rentowności są dobre, czyli rynki oceniają to koniec konfliktu. Naprawdę, to jest koniec konfliktu z Unią. Polska dostanie te pieniądze, będzie wiarygodnym partnerem. I, I ten sentyment, ten kredyt zaufania jest. No druga sprawa, te środki pomogą gospodarce w tym sensie, że one płyną na ważne inwestycje, czyli transformację energetyczną, digitalizację, trafią do samorządów, a przecież wykonawcami tych robót będą przedsiębiorcy, ale to też nie załatwia problemów w finansach publicznych. No deficyt jest ten zaplanowany przez rząd Marowieckiego na przyszły rok, po, po dodaniu tego wszystkiego, co zostało gdzieś wyprowadzone, ukryte, to jest 277 miliardów złotych, to jest prawie 6% PKB. No, a mamy w ostatniej chwili jeszcze utrzymanie stawek zerowych VAT, mamy konieczne pewnie jeszcze zamrożenie cen, 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 cen energii, także deficyt będzie duży, ale te, te środki dadzą pewnego rodzaju oddech i będzie można łatwiej dokonać pewnych przesunięć yy, i zrealizowania tych początkowych. Yy, Jakichś działań koniecznych? Choć w większości będą to bezzwrotne środki, niektóre będą w formie bardzo nisko oprocentowanych pożyczek, to ja to nazywam kredytem. Zaufania do rzeczywiście poprawy przejrzystości, do praworządności, ale też przejrzystości finansów publicznych w Polsce i, to, i, i, i oby tak się stało. Kolejne dni i tygodnie będą pokazywały, czy nowa koalicja rządząca będzie za tym szła, za tymi obietnicami z kampanii wyborczej. E, za chwilę przejdę do tych kwestii personalnych. Andrzej Domański w Ministerstwie Finansów, z kolei Borys Budka jako prawnik w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a Izabela Leszczyna też z Ministerstwa Finansów, jednak w Ministerstwie Zdrowia, gdzie, gdzie, gdzie finanse będą odgrywały też istotną rolę, ale to ciekawe zabiegi. Niemniej jednak, Pan przygotował, panie doktorze, swoje konkrety, jakby dotyczące tego, jak powinno się naprawić, poprawić, naprawić finanse publiczne w Polsce, czyli trzeba zacząć od fundamentów, i jakby tak pokrótce te fundamenty, które mogą sprawić, że finanse w Polsce będą bardziej przejrzyste i poprawne to to, jakie? Dwie rzeczy. Mamy stan finansów rozumiany jako yy, nadmierny deficyt, bo to trzeba powiedzieć. W Polsce deficyt yy, w przyszłym roku, w tym jest nadmierny, bo on wynosi około 6%, a według przepisów europejskich powinien do tym wynosić 3%. I w przyszłym roku Komisja Europejska rozpocznie wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Ale mówię, 6% to jest duży deficyt, to jest poważny deficyt, ale to nie jest ruina. I to nie jest, to, to nie jest tak, że jest ruina i zaraz tu zbankrutujemy. To jest ogromne wyzwanie, jak zejść z tego deficytu. Z 5-6% do, do, do 3%, poniżej 3% i, i, i trwale. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to mamy system finansów publicznych. A system finansów publicznych to jest tego, to. Jest to co zawiera ustawa budżetowa czy finanse są przejrzyste czy rząd publikuje wszystkie informacje dotyczące finansów publicznych czy jest silna rola ministra finansów jak tworzymy prawo podatkowe czy są odpowiednie konsultacje czy nie stosujemy trików żeby omijać reguły wydatkową regułę długu publicznego i tak dalej jeżeli chodzi właśnie o ten system finansów to powtarzam jesteśmy w, to mogę powiedzieć to jest kryzys to jest kryzys stan, nie stanu finansów, tylko systemu finansów publicznych i praworządności. Dlaczego właśnie I uważam, że trzeba zacząć od naprawy, nawet ważny jest system finansów publicznych. Na, na, na Koszulce mam artykuł 219 Konstytucji, który mówi, że budżet państwa jest prowadzony w formie ustawy budżetowej. W formie ustawy budżetowej, i to m, zapis w formie ustawy budżetowej. Nie, nie, nie da się zastąpić, nie wiem, wysłaniem czegoś do Brukseli, opublikowaniem jakiejś tabelki na stronie Ministerstwa Finansów. Po prostu Konstytucja mówi, że to musi być w formie ustawy budżetowej. A my od kilku lat nie dołączamy do ustawy budżetowej planów finansowych yy, tych wszystkich funduszy przy BGK. To jest Fundusz Przeciwdziałania COVID, COVID-u nie ma, ale to jest Fundusz Dróg Samorządowych to jest, i to jest fun nowy Fundusz Zbrojeniowy. I jeżeli chcemy przywrócić konstytucję, to ten proces musi być zatrzymany. Praworządność, arty... Praworządność zawiera artykuł 219. Nie możemy się skupić wyłącznie na praworządności w wymiarze sprawiedliwości, tylko na wszystkich aspektach. I dlatego, fundamentem musimy zacząć też od tego. Musimy pokazać, jaki jest plan, że ustawa budżetowa będzie spełniać konstytucję, będzie też praworządna. A to oznacza przywrócenie przejrzystości, koniec kreatywnym kreatywną księgowością, mm. ale to też oznacza, że fundusz na przykład zbrojeniowy, który jest słuszny, musimy wydawać, musimy wzmocnić swój potencjał militarny, bo mamy wojnę w Ukrainie, zagrożenie wzrosło, ale nie może to być robione z pomocą funduszu. Który nie jest kontrolowany przez Parlament, przez i nie jest w ustawie budżetowej i łamie artykuł 219. I znakiem tego, czy wracamy do praworządności będzie to, właśnie, czy te fundusze wrócą. To jest skomplikowany proces. Jedziemy na pewnym wózku, nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Nie ja jestem tego świadomy, nawet nie da się do tego naprawić. W ustawie budżetowej jest tak naprawdę zostało półtora miesiąca na zrobienie ustawy budżetowej tej na 2024 rok. Technicznie rząd może wrzucić najważniejsze rzeczy, musi ją przyjąć, bo jest ryzyko, że prezydent rozwiąże parlament. Jedziemy, jakby, ja bym to powiedział, jedziemy na takim wózku budżetowym jeszcze stworzonym przez ten poprzedni rząd. Niestety trzeba jeszcze wsiąść na chwilę do tego wózka, trochę popoprawiać, mm. wymienić. Ja to też tak mówię, jak jest zły kierowca, nieodpowiedzialny, to trzeba szybko wymienić kierowcę tego wózka, ale jeszcze musimy chwilę pojechać, zanim wymienimy, naprawimy system finansów. No tak, ten wózek finansów publicznych w trakcie jazdy byłoby jeszcze bardziej katastroficznie. I, i dlatego jestem świadomy tego, że ten budżet tego nie załatwi. Pewnie pierwszym sygnałem będzie Wieloletni Plan Finansów Państwa, który nowy Rząd będzie musiał zrobić do końca. Szczególnie kwiatnia. że teraz Rada Europejska się zbiera, planując finanse całej Unii Europejskiej, tak. to też będzie istotne. I plus no, budżet na 2025, tak. I, ale sygnały muszą być i ale sygnały są, bo w umowie koalicyjnej jest punkt 11, który mhm. mówi przywrócimy przejrzystość finansów publicznych. Premier w Ekspoze powiedział że równocześnie będziemy prowadzili odpowiedzialną politykę fiskalną i zadamy o stabilność finansów zapowiedział też radę Rady fiskalną, fiskalną do Rady i fiskalnej. ja że inaczej tylko, że oczywiście poznamy zamiary po efektach, ale musi być spełniony artykuł 219 Konstytucji. Na razie znamy zamiary. Premier Tusk w Pałacu Prezydenckim po pierwsze obiecał, że Konstytucja nie będzie tylko słowem, a praktyką właściwie ramą działania nowego rządu. Ale wszyscy zapominają o artykule 219. I Konstytucja to jest też artykuł 219, czyli w ustawie budżetowej muszą być te plany finansowe wiążące w procesie budżetowym tych funduszy. Przy BGK koniec i krok. A nie wyprowadzanie z budżetu, nie raportowanie tak jak y, tu w Polsce, tylko gdzieś tam do Unii Europejskiej w skali procenty i tak dalej. To, to, to już znamy, to było, teraz będziemy oceniali to, co... Ale do naprawdę jest dużo więcej tych, tych, tych rzeczy, które trzeba naprawić naprawdę. No, trzeba zacząć od białej księgi, ale biała księga musi dotyczyć stanu finansów publicznych i systemu finansów publicznych. A ten system jest w kryzysie, i ta biała księga pokaże, co trzeba naprawić. Zresztą Instytut Finansów Publicznych napisał wiele analiz i raportów, które pokazują, co to są za triki, mm -hmm. które artykuły ustawy o finansach publicznych i konstytucji są łamane. Także tu jest gotowy przepis. Zresztą my wkrótce będziemy pokazywać taki, taką listę. I tutaj już zachęcam do śledzenia listę. Takich to... konkretów, które trzeba zrobić, i wyszło ich nam, że ich jest kilkadziesiąt, a nie dwa-trzy. To IFPorg.pl, strona Instytutu Finansów Publicznych, które mają dbać stać na straży przejrzystości finansów publicznych, nie z finansów prowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko finansów publicznych, jakakolwiek władza będzie akurat jakakolwiek opcja będzie akurat przy władzy. Ale właśnie teraz jest ten opcja. Za chwilę o Andrzeju Domańskim, jakim może być ministrem. Finansów, ale ten ruch z Borysem Budką w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Pierwsza decyzja podpis pod odwołaniem Janiny Gos z Rady Nadzorczej Orlenu, bardzo bliskiej współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego, zaufanej kobiety obozu Prawa i Sprawiedliwości, wodza Kaczyńskiego, jakim bo to partia wodzowska jest ewidentnie. No, za chwilę jako Minister Aktywów Państwowych, bo PiS dał takie narzędzia temu ministerstwu, może odwołać również i Daniela Obajtka z funkcji prezesa i powołać nowego prezesa największej polskiej spółki z udziałem Skarbu Państwa, która no jest chyba jedną z no, tym koncernem multienergetycznym. Trzeba... Decyzja pierwsza, Rada Nadzorcza Janina Gos. No, trzeba to zrobić, aczkolwiek to nie wystarczy, ale ja, ja dalej powtórzę tą taką przenośnie, bardzo ogólną, że no, mamy autobus popsuty, który trzeba naprawić. Powiedzmy, jest to gospodarka albo spółki skarbu państwa. No i tym autobusem kieruje nieodpowiedzialny kierowca. Możemy nawet powiedzieć, pod wpływem <laughs> jakichś środków i jest niebezpieczny dla, dla tego autobusu, dla osób naokoło. No i tym autobusem może być firma, skarbu, spółka Skarbu Państwa y, lub inne instytucje rządowe. No i pierwsze, co trzeba zrobić, trzeba wymienić kierowcę, mm -hmm. bo, bo to jest niebezpieczne, żeby on dalej prowadził, kierował, zarządzał y, tym ty, jakimś określoną instytucją, określonym przedsiębiorstwem. I to rzeczywiście trzeba robić bardzo szybko. Ale w drugim kroku trzeba zaplanować też taką systemową zmianę, no bo my głosowaliśmy 15 października za naprawą państwa w ogóle, na długi okres, żeby uniemożliwić żeby to się powtórzyło. Wszyscy, że nie wiadomo, co będzie za 8 lat, za 16 lat, kto wygra wybory. Trzeba zbudować sprawne, bezpieczne państwo, ale w sensie konstytucyjnym. Tak mhm. trzeba zmienić przepisy, instytucje, procedury powoływania do instytucji, żeby one były bezpieczne, żeby nie dało się ich zmienić bardzo szybko. Oczywiście najlepiej by było zmienić konstytucję. Nie ma większości konstytucyjnej, ale moim zdaniem pewne instytucje, pewne zapisy da się tak zrobić, żeby wymiana wymagała, nie wiem, trzech kadencji albo żeby to była tak ewidentna i nie dało się tego łatwo zmienić. Także najpierw rzeczywiście trzeba tu szybkie podjąć działania, później stworzyć system, Taki system, żeby spółki skarbu państwa były zarządzane przez profesjonalistów, żeby były rozliczane, żeby członkowie rad nadzorczych odpowiadali za to, co tam się dzieje. Ja chcę przypomnieć, że trzeba dokonać rozliczenia rad nadzorczych. Rady nadzorcze, członkowie rad nadzorczych odpowiadają całym majątkiem za to, mm -hmm. co się działo w spółkach skarbu państwa. Oni mają nawet większą odpowiedzialność niż prezesi tych spółek. Tak. Bo prezesi mają umowy, i jest określone, za co odpowiadają. Na pewno. Ale nie, jeżeli no... Orlen Prowadził transakcje, które prowadziły do zmniejszenia wartości spółki, e, e, na, czyli inwestowali w, w rzeczy, które nie powinni inwestować, albo kupowali reklamy, e, wiadomo, w tych. E, mhm pro-pisowskich yy, mediach, a się okazuje, że one nie były tyle warte, bo zasięgi... Przepłacane bo tak były, To się da udowodnić, mm -hmm, tak. jeżeli ktoś dawał jakieś tam nie wiem, setki tysięcy złotych albo miliony za reklamy w jakimś niszowym czasopiśmie, mm -hmm. czy jakimś medium, które mają małe mm -hmm. zasięgi I to się da sprawdzić, czy to było przepłacone, czy nie. Wyprowadzanie pieniędzy ze spółki a i, I rada nadzorcza, jeżeli tego nie pilnowała, to oni za to odpowiadają. Czyli taka Janina Gosz będzie miała większą możliwą, m, teoretyczną odpowiedzialność, nawet niż Daniel Lobajtek... Yy, ze względu na konstrukcję. Tylko powiem jedno. Jak Lehman Brother upadł i był udowodniono w różnych instytucjach finansowych, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, to w wielu przypadkach członkowie rad nadzorczych wtedy w tych instytucjach ponieśli bardzo dużą odpowiedzialność nie tylko prezesi ale członkowie rad nadzorczych bo ci członkowie rad nadzorczych właśnie oni w naszym imieniu naszego społeczeństwa mieli pilnować żeby te spółki skarbu państwa które nie są własnością obajtka ani pisu ani nikogo więcej żeby one nie marnowały <noise> nie marnowały, de facto w pewnym sensie publicznych pieniędzy, no bo to są ostatecznie to są spółki, które są własnością naszą i to trzeba wszystko porozliczać, ale najpierw szybkie decyzje, wymiana, odsunięcie niebezpiecznych osób kierujących tymi elementami systemu gospodarczego, a później systemowe zmiany, krok po kroku. I za chwilę o tych też konkretach, ale panie doktorze, pan wie doskonale, jako prezes Instytutu, który pan powołał do życia, Mający właśnie przede wszystkim stawiać na informowanie i edukowanie, że najważniejszy jest przekaz, dotarcie z przekazem takim realnym, nie bliskim jakiejkolwiek opcji politycznej, tylko takim, jaki jest w rzeczywistości, czyli zachowanie pluralizmu, ale też staranności, rzetelności. Więc Ważne będzie, żeby zacząć od mediów publicznych, które misje mają wpisaną w ustawę. Ja przytoczę artykuł 21 misji publicznej Radiofonii misji publicznej, Publicznej Radiofonii i Telewizji. To jest ustawa o Radiofonii i Telewizji z 1992 roku. Gdzie zobowiązuje się radiofonie i telewizję publicznych nadawców do realizacji misji publicznej, oferując na zasadach określonych w ustawie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością. I integralnością przekazu. Dziś no, my to puszczamy. Trwa prawdopodobnie w tym momencie manifestacja na placu Powstańców Warszawy przed siedzibą TVP, organizowana między innymi przez Rachonia i innych urzędników telewizji zarządzanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak ważne jest to, by mówiąc o finansach i przejrzystości finansów, mieć media, które nie będą. Rządowe, skrajnie rządowe. Znaczy, to jest bardzo ważne, no bo mój instytut, eksperci, możemy napisać setki raportów, tysiące raportów, ale jeżeli ta informacja i przekaz nie dotrze do społeczeństwa, nie będzie poinformowane, bo jest uprawiana propaganda, to społeczeństwo nie będzie wiedziało, jaki jest stan finansów. Uważam, że też ta taka pułapka populizmu, która zaistniała w Polsce, Wynika z tego też niefałszywego informowania społeczeństwa. Ci zabiorą, tam ci nie zabiorą. W ogóle nie rozmawia się o po co dane rozwiązanie się wprowadza, co ono ma zrealizować, tylko zabiorą, nie zabiorą, tam ci dadzą, tam ci nie dadzą, dlatego rzetelne poinformowanie społeczeństwa jest, jest bardzo istotne. No to ja podam przykład, który jest jednocześnie miarą fatalnego kryzysu przejrzystości finansów publicznych. W ubiegłym roku deficyt. Budżetu państwa. Premier poinformował na stadionie narodowym, zorganizował konferencję, że deficyt budżetu państwa wyniósł 12 miliardów złotych. To może być dla przeciętnego obywatela duża, duża kwota, ale to jest 0,4% PKB. Dla makroekonomisty to jest nieduża kwota. Podczas gdy prawdziwy deficyt i to wszyscy ekonomiści wiedzą to wynika z dziesiątek raportów, z raportów Instytutu Finansów Publicznych to wynika z naszych rozmów wielokrotnych. Tak. Że prawdziwy deficyt w zeszłym roku wyniósł 100 miliardów złotych. To oznacza i, 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 i premier zorganizował konferencję prasową na Stadionie Narodowym. Po pierwsze, kuriozalne jest, że na stadionie narodowym się robi konferencję o finansach publicznych, bo to powinno po prostu jest obowiązek to powinny być dokumenty Sejm parlament. Premier wysłał do polskiego parlamentu, że ten deficyt wynosi 12 miliardów, a my wszyscy wiemy, że on wynosi 100. Oczywiście można to, to znaleźć w informacjach z Eurostatu i tak dalej, ale to oznacza, że rząd pokazał 12% prawdy, 12% prawdziwego deficytu budżetu państwa, a 88% to jest szara, szara strefa. I w telewizji publicznej niestety nie było informacji o 100 miliardach złotych. No była informacja o 12 miliardach złotych. I mnie nawet nie przeraża kwota 100 miliardów złotych. Polska sobie poradzi z takim, z tym, ten deficyt będzie jeszcze większy, on jest nadmierny, ale to nie jest ruina i poradzimy sobie z deficytem, nawet yy, mówiłem o 277 miliardach. To jest rzeczywiście ogromny deficyt, trzeba będzie go sfinansować, ale to nie jest, że tu i ta, zaraz się coś, coś, coś załamie, ale porażające jest to, że mamy 88% kłamstwa budżetowego i o tym nie informowano w telewizji. Być może społeczeństwo miałoby inne podejścia i oczekiwania do polityków z różnych stron, bo by wiedzieli, no tak, deficyt jest 100, 100 miliardów, nie 12. Może trzeba rozłożyć w czasie pewne obietnice i, i bez tego przekazu i, 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 i telewizja publiczna powinna mieć tą misję, żeby właśnie edukować społeczeństwo w tym zakresie. I uważam, że ta cała dyskusja, debata, docieranie do społeczeństwa było wykoślawione, delikatnie mówiąc, mm -hmm. totalnie. Byli, żyliśmy w jakimś równoległym E, e, równoległym świecie. No I tak. teraz edukacja finansowa jest bardzo ważna, żeby poinformować społeczeństwo, jak sprawy się mają. I prowadzić dialog ze społeczeństwem. Niż te TVP i Polskie Radio nie mam poza antenami. Jeszcze przecież jest internet, ale do tego oczywiście trzeba kogoś, to... kto będzie oderwany od władzy, a nie z nową władzą przyspawany, bo to też nie o to chodzi, żeby teraz tworzyć TVPO, TVKO, tylko tak jak było TVPIS tylko żeby to rzeczywiście miało... Edukować, rozmawiać. W Wielkiej Brytanii taki element edukacyjny, to, jest, to często powtarzam i w naszej rozmowie, i w wielu rozmowach, mm -hmm. ale w Wielkiej Brytanii Urzędnicy, minister finansów, w co drugim słowie powtarza takie zdanie, że przeznaczamy pieniądze podatników hmm. na to. Przeznaczamy, na przykład jak był COVID-19, to oni mówili: przeznaczamy pieniądze podatników na ratowanie firm, ratowanie miejsc pracy w związku z pandemią COVID-19. Hmm. Jak wzrosły ceny energii, to były powiedziane: przeznaczamy pieniądze podatników na to, żeby e, e, dać osłomy jakieś od wysokich cen. Za każdym razem było to przeznaczamy. Nie było, że dajemy pieniądze, my wam daliśmy, wyznaleźliśmy coś tam, bo rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy i taki ten, ten taki prosty przekaz powinien w telewizji publicznej od już od dzisiaj mam nadzieję, albo od przyszłego tygodnia płynąć, bo i tu nie chodzi, żeby cokolwiek komu zabierać, tu chodzi o to, żeby prowadzić dialog i powiedzieć jaki jest, gdzie są, skąd są pieniądze w budżecie Te. i rozwiązać wspólnie, z, zastanowić się, czy, na też... co chcemy wydać pieniądze, czy chcemy, żeby jednak edukacja była priorytetem, a nie inne wydatki, mm -hmm. ale tą dyskusję trzeba prowadzić poprzez prawdziwą pra, prawdziwą edukację, mówienie prawdy o finansach. Prawdziwą mówienie, debatę. Mówienie, że y, dochody minus wydatki to jest deficyt i jeżeli coś chcemy jakiś nowy transfer wprowadzić, to albo trzeba zwiększyć dochody, albo zwiększyć deficyt. To jest taki prosty, to jest jak matematyka Czyli dwa, albo dwa się plus, skredyt, równa się 4. skredytować albo i misją telewizji to powinno być, uważam, że powinniśmy przejść y, przyspieszone korepetycje z edukacji finansowej. To są zaniedbania wieloletnie, ale da się trochę też przyspieszone korepetycje. Oby, bo o finansach Przejść. się mówi widzę to po, po, po sobie, po swojej działalności w mediach, że, że temat finansów, szczególnie w momencie, kiedy inflacja stała się bardzo dotkliwa dla wielu, jak to się mówi w, w ekonomii gospodarstw domowych, czyli po prostu obywatelek, obywateli, to, to temat też stał się bardziej zasięgowy, przez co ma szansę, jeśli jest dobrze przedstawiony I, do trzech. jedną rzecz liczbos. powiem, jeżeli mogę powiedzieć, że Pewne furtki do łamania artykułu 219 do nieprzejrzystości finansów były otwarte. Nie zabezpieczyliśmy tego w prawie przed 2015 roku, rokiem odpowiednio. Czyli były pewne furtki w prawie. Yy, autorzy Konstytucji ustawy o finansach publicznych zrobili takie zapisy, które zakładali, że one będą interpretowane w duchu. Demokracji, duchu praworządności, duchu przejrzystości finansów publicznych. Mhm. Przyszła władza, która praworządność miała tam, gdzie miała. W głębokim poważaniu. I po prostu wykorzystała te uchylone na centymetr, na milimetr furtki, Aha. otworzyła bramę, wywróciły płoty przyzwoitości w finansach publicznych. A czy w ten sam sposób da się to odwracać? W sensie... nie, nie można. Trzeba zamknąć te furtki raz na zawsze, ponieważ gdyby nie było tych furtek. To moim zdaniem rząd, który łamie praworządność, nie trwałby tyle w Tylko... Polsce, bo bez pieniędzy, łatwych pieniędzy. Zresztą mamy taki raport, napisaliśmy wspólnie z Międzynarodową Federacją Praw Człowieka. Zwróciła się do naszego instytutu Międzynarodowa Federacja Pław Człowieka, mm -hmm. która zrzesza wszystkie organizacje praw człowieka, m.in. Chesyńską Fundację Praw Człowieka. I w tej dyskusji uznaliśmy, że dostęp do wiedzy o prawdziwym stanie finansów jest, niemal, jest prawem obywatelskim na pewno, mm -hmm. ale jest też może zakłócić prawa człowieka, bo jeżeli źle zarządza się finansami, to można doprowadzić do takiej sytuacji, że później zabraknie pieniędzy na podstawowe na, i to, na, to yy, może być i, i napisaliśmy ra, raport, który miał tytuł Don't Let Money Rule the Law. To jest taka mm -hmm. gra słów, która tak. mówi, że nie pozwól, aby pieniądze służyły do finansowania łamania praworządności. I, Tezą tego raportu jest to wnioskiem, mhm. że gdyby nie to, że poprzedni rząd miał furtki, miał dostęp do łatwego, nieprzejrzystego pieniądza, mhm. to by nie trwał 8 lat i nie mógłby tak skutecznie niszczyć instytucji i praworządności. Jeżeli nie zamkniemy, domkniemy furtki do łamania artykułu 219, to kiedyś, za, tak jak mówiłem, za 16 lat jest prawdopodobne, że może się jakiś nieuczciwy rząd znowu pojawić i on znowu nas doprowadzi do tego. Dlatego trzeba zamknąć te furtki raz na zawsze, jeżeli chcemy, żeby te. I na koniec jeszcze powiem jedną rzecz. Program Pegasus został wykryty na podstawie faktury, czyli dokumentu finansowego. Mhm. Całe szczęście, że został kupiony. I tak z funduszu, który ma dużo za uszami, funduszu sprawiedliwości, Ale gdyby dobry, nie ta jedna faktura gdyby w ogóle nie ta byśmy, faktura, się nie, byśmy o tym nie wiedzieli, gdyby program Pegasus był kupiony z funduszu przeciwdziałania COVID, o którym nic nie wiemy, albo funduszu nowego funduszu zbrojeniowego, który został stworzony mm. niedawno, to byśmy nie dowiedzieli się o Pepromie Pegasus i to pokazuje jak ważna jest przejrzystość finansów, do, w ogóle do ogólnej tak. praworządności i trzeba zamknąć te furtki. A kończąc na chwilę wątek telewizji polskiej. Rok 2022, miliard 800 milionów złotych z budżetu państwa naszych podatków, łącznie 3,5 miliarda, ponad nieco 3 miliardy 563 miliony złotych przychodu, miliard 800 ,000 ,000 z kieszeni podatników i 50 milionów złotych pod kreską straty. Takie jest zarządzanie napompowaną spółką, która. Która służyła władzy i nie miała nic wspólnego z pluralizmem, i ta walka teraz o wolne media to jest jakiś chichot losu. Ale wracamy do finansów. Rada Fiskalna, Rada Polityki Fiskalnej. OECD określa to, bo, bo, bo są takie, definiuje to jako Radę Gremium Bezpartyjnych Ekspertek Ekspertów mających mandat do stałego monitoringu i doradztwa w zakresie realizacji finansów państwa. Można to czytać jako takie narzędzie do wywierania presji na władzę, by zachować większą dyscyplinę fiskalną, co byłoby bardzo potrzebne, szczególnie w dobie tak trudnej sytuacji gospodarczej, jaka przed nami. Czyli takie narzędzie powołane przez władze, by tej władzy Patrzyła na ręce. Normalność, czy, czy szukanie wytrychu, żeby powiedzieć, aha, no to zobaczcie, tu dbamy o przejrzystość, ale tam niby bezpartyjni, ale będą jacyś swoi. Bo wie pan, panie doktorze, to zaraz będzie tak, bo jesteśmy w świecie spolaryzowanym, że będą osoby, które od razu powiedzą: no tak, 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 niezależne. Mhm, na pewno niezależne, a powołane przez władzę. Znaczy, oczywiście, wszy, znaczy. Wszystkie kraje mają instrumenty ograniczające władzę, żeby władza nie była bezwzględnie i bez kontroli. Konstytucja jest, została stworzona po to, żeby ograniczać władzę. Mm -hmm. Ale po, no tak. proszę zobaczyć, że mieliśmy lata, że można było nawet omijać konstytucję, najwyższą rangę. Konstytucja jeszcze dodatkowo precyzuje, powołuje różnego rodzaju organy, instytucje, które są zapisane mocno. No to mm -hmm. jest Neo-KRS, -KR Rada Radiofonii i Telewizji, która miała pilnować, żeby był pluralizm pr w, te w telewizji i wiele, wiele innych instytucji. Okazuje się rzeczywiście, że. Źli ludzie mogą wszystko podeptać i coś, co jest dobrze zapisane w prawie, na papierze, miało być niezależne oczywiście. Ale druga sprawa, no tak, musimy tą instytucję stworzyć dobrze, ale nie, zawsze będzie ryzyko, że to będzie źle wykorzystane, ale jest tutaj pewien bezpiecznik, bo może tego nie wiadomo, ale Komisja Europejska 8 grudnia po długich dyskusjach prawie rocznych z krajami członkowskimi przygotowała projekt nowego prawa europejskiego, dyrektywy europejskiej. Która nakazuje wszystkim państwom członkowskim Unii mieć rady fiskalne. Także to dobrze, że pan premier to powiedział, bo to oznacza, że ten ma sponsora, ten projekt w Polsce, implementacja dyrektywy, bo my musimy. Nawet gdyby nie było ekspozy, musielibyśmy tak. tą radę fiskalną stworzyć. Ale ja to rozumiem to, że premier to powiedział, że on będzie sponsorem tego projektu. Gwarantuje, mm. żeby on był wdrożony, uznał za ważny i to jest bardzo dobrze. Jak premier jest sponsorem nie finansowym, tylko takim sponsorem. E, e, Puszującym, rozliczającym, jak to zostało zrobione, w sensie takim motorem napędowym. Motorem takim. napędowym, to dobrze. No, to tak. znaczy, że on, premiera będziemy rozliczać z tego, I czy tak. ta rada będzie dobra, czy, czy, yy, czy, czy, czy zła, ale komisja narzuca, jakie minimalne cechy ma spełniać ta. Rada Fiskalna. Współcześnie rady fiskalne nie są już ciałami, które przejmują władzę fiskalną, mm -hmm. bo to tak nie może być. No jasne. Władzę fiskalną pełni rząd, wybrany tak. demokratyczny rząd i to rząd decyduje, czy 800 plus jest słuszne, czy 13 jest słuszna, czy lepiej to, czy tamto. Rada Fiskalna nie może podejmować takich decyzji. Ale to może być taka rada nadzorcza. Spółki, jaką jest Ministerstwo Finansów? Ta Rada ma patrzeć na ręce i Komisja Europejska w tej dyrektywie, którą musi Polska wdrożyć, wprowadziła minimalne cechy, jakie ma mieć ta Rada. I na przykład jest oczywiście napisane, że ta Rada nie może przyjmować instrukcji od władz budżetowych, mm -hmm. czyli od rządu, czyli musi być niezależna. Musi mieć zdolność do publicznego informowania o swoich ocenach, czyli trzeba jej umożliwić, żeby występowała w parlamencie, dołączała dla rządu. Telewizja musi zapraszać członków i, i tak. pozwolić im na informowanie o, o, o tym, jak oni oceniają finanse. Oni muszą, to jest bardzo ważne, że muszą dysponować odpowiednimi oczywiście zasobami. Czyli mieć finansowanie, urząd, który to wesprze, muszą być niezależnie funkcjonalnie, ale ważne jest też, że mm, mają odpowiedni terminowy dostęp do informacji potrzebnych do wypełnienia swojego mandatu. Mm -hmm. Podam tu przykład Rady Polityki Pieniężnej, jest organem konstytucyjnym, a niektórzy członkowie i członkowie zarządu zgłaszają, że nie dostają pewnych analiz i pewnych danych informacji o funkcjonowaniu NBP. Tak. Czy tam y, polityki pieniężnej. Tutaj jest mandat europejski. Członek Rady Polityki Pieniężnej, jeżeli nie dostanie, powie: Ja chcę tabelkę od ministra finansów, która pokazuje to, i to, i tamto. Jeżeli jej nie dostanie, to Komisja Europejska uzna, że nie wdrożyliśmy dyrektywy, że ta rada nie spełnia niezależności i tak dalej. Czyli jest bardzo silny mandat dla członków tej rady, y, jeżeli chodzi o dostęp. Ale ta rada ma oczywiście opiniować i oceniać, czy. Mm, Przedstawione plany budżetowe są zgodne z wytycznymi rekomendacjami Komisji Europejskiej, czy dług nie eksploduje, czy finanse będą stabilne. One nie mają za zadanie oceniać, który wydatek jest dobry, ale czy łączne wydatki są na bezpiecznym poziomie i są zgodne z rekomendacjami Unii Europejskiej. I to jest jeszcze jedno ważne, że ten mandat, który Komisja wpisała, że i tutaj może to, to przeczytam, że państwa członkowskie będą miały opowiek, zapewnić e, e, tak, żeby władze budżetowe stosowały się do ocen lub opinii wydanych przez Radę Fiskalną lub wyjaśniły, dlaczego się nie stosują. I to jest taka zasada comply or explain. Czyli zastosuj się do rekomendacji, albo wyjaśnij się, dlaczego, dlaczego nie, nie stosujesz. I to jest taka współcześnie we wszystkich radach fiskalnych na świecie obowiązuje ta zasada, bo nie można zaporać władzy demokratycznej. Ale to jest dosyć. To jest taki najsilniejszy mandat, yy, jaki może być, żeby to nie było, że ona zastępuje rząd, ta rada. Okay. I rząd okay. ma obowiązek w ciągu dwóch miesięcy to wyjaśnić, podać do opinii publicznej. Jeżeli rada powie, że wydatki są spowodują, że są niespójne, nie wiem, z regułą wydatkową, tą europejską i tą krajową, no to rząd będzie musiał albo coś poprawić, albo wyjaśnić, że nie, nie macie racji. Ale to będzie debata publiczna. Ta rada ma być takim, patrzeć na ręce, prowadzić debatę mhm. publiczną, edukować społeczeństwo. Oczywiście pytanie, jak, ile będzie miała członków, jak będzie wybierany przewodniczący i tak dalej, gdzie będzie ulokowana cała ta, ta otoczka instytucjonalna, organizacyjna, bo to trzeba stworzyć. Na końcu nie wiadomo, jak będzie to obsadzone, ale jeszcze jest jedno, że dyrektywa europejska wymaga, żeby członkowie Rady mieli doświadczenie i kompetencje w dziedzinie finansów publicznych, zarządzania budżetem. I to, to nie wszystkie osoby spełniają te warunki. To też jest jakiś wymóg, ale oczywiście finalnie no nie wiadomo, jak, jaka ta będzie no, rada, jaki uznawmy, będą członkowie. Jak projekt, to... będą członkowie, ale to pytanie, czy to będzie dziewięć osób i będą wybierani, podobnie jak Rada Polityki Pieniężnej, Sen, Senat, tam. Prezydent, a może jeszcze Minister Finansów, może Premier jedną. Też nie może być tak, że tylko Premier wybierze no tych członków. Moim zdaniem to powinno być rozłożone na wiele instytucji. I mamy, mam, uważam, że mamy pół roku na debatę w Polsce otwartą. Ja apeluję do tego, żeby ta debata ministerstwo finansów musi przygotować ustawę, która wdroży tą dyrektywę. Ale to powinna być otwarta debata z, z partnerami Radzie społecznymi. Rada dialogu społecznego nie tylko z nazwy. Z Organizacjami pozarządowymi powinno się odbyć kilka prekonsultacji, żeby stworzyć jak najlepszą radę budżetową, która jest... będzie w pełni niezależna i nas zabezpieczy też na przyszły. Bo przy tworzeniu tej rady trzeba myśleć nie tylko o tych czterech latach czy ośmiu. Trzeba myśleć o tym, że jest prawdopodobieństwo, że znowu kiedyś za, dwa, za 16, 20 lat może, może się w Polsce pojawić zły rząd, który może, nie będzie respektował konstytucji. Ta rada musi być odporna. może za 4 albo za 8. No ale w każdym razie, w razie czego jest apel, Instytut Finansów Publicznych też jest. Jest dr Sławomir Dudek, który z doświadczeniem w administracji publicznej ma pewnie na taką radę chętnie do parlamentu przyjdzie i podyskutuje. Panie doktorze, kończąc dwa, krótko, dwa wątki personalne. Andrzej Domaj Minister finansów, jaka opinia, i czy yy, pan Adam Glapiński jako prezes NBP-u może czuć się zagrożony? Andrzej Domański zna się na rynkach finansowych, był ekspertem ten, także na pewno będzie tutaj świetnie zarządzał długiem. No niestety potrzeby pożyczkowe są ogromne, z, 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 które zostawił poprzedni rząd, są bardzo duże i to jest potrzebne w tym zakresie tutaj e, fachowiec. Oczywiście wszystko też zależy od zespołu. To nie jest tak, że jedna osoba. Decyduje, jakich dobierze sobie współpracowników, jak to będzie funkcjonować, jaka też będzie rola. No Moim zdaniem jest za wcześnie, żeby, żeby oceniać. No Dobrze, że to jest ekonomista, dobrze, że to jest zaufany człowiek, też premiera. Taka jest drużyna. Tak, tak, ta, ta. Znaczy, jest trudna sytuacja, bo jest okres, jest koalicja składająca się z wielu partii, mamy dwa wybory i tutaj rzeczywiście musi być silna, zwarta, zwarta drużyna na początku i tylko, no, mogę powiedzieć, że trzeba zacząć od białej księgi, trzeba poznać, jaki jest stan finansów i stan systemu finansów publicznych. No i wiele, wiele tutaj yy, zadań przed, przed, przed nowym. Yy, Anglą piński plac powstańców Warszawy. Bo po jednej strony mamy TVP, ale po drugiej stronie Narodowy Bank Polski. Mogą sobie z okien patrzeć. No, <laughs> yy, i co? Yy, jedne, nie tylko jeden Gmach, ale i drugi też będzie czekał przeciąg znaczy To jest trudna sprawa, bo ja uważam, że jeżeli są, że jeżeli tutaj pra, prawnicy pracują i analizują to, co się działo w zakresie sposobu sprawowania tej funkcji, komunikowania, odbioru dostępu do pewnych dokumentów, jeżeli są pod, pod, poważne przesłanki, że zostały naruszone przepisy, to moim zdaniem powinny być tryb, wszczęty Trybunał Stanu. Kwestia zawieszenia, niezawieszenia uważam, to już jest poważniejsza y, 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 sprawa. Na pewno to nie jest dobrze, bo, bo moja ocena działalności prezesa Glapińskiego jest bardzo zła. Jeżeli chodzi o komunikację, no to to był kabaret, kompromitacja poważnej instytucji, y, ale y, pokazał, że jest bardzo upolityczniony. Y, Pisał felietony, wywiady, w których krytykował bezpośrednio opozycję, wychwalał rząd. Y, te banery, które wiszą, są po pierwsze niepoważne, ale też są polityczne, bo tam też wychwalano Także zarzut, że był polityczny jest dla mnie oczywisty, aczkolwiek trzeba to jakoś udowodnić, ale to, że nie było dostępu do pewnych dokumentów, że, że było ograniczane prawo do, do, do pełnienia funkcji przez członka Rady Polityki Pieniężnej. To trzeba przeanalizować i, i, i te wszystkie rzeczy na bardzo dokładnie przeanalizować i być pewnym, że są podstawy, podstawy prawne. No, a druga sprawa, tak, po pierwsze, uważam, że. Widać, że już zmianę, Że jednak yy, prezes Glapiński uznał, że te zarzuty naprawdę są poważne i mogą coś zrobić. <laughs> Dziesięciominutowe no wystąpienie bo, zamiast trzygodzinnego. Tak, Zero krytyki, zero polityki, nic nie było miejsca dla psa, ryżu, rysa. Komple <laughs> to to, to uwa ja uważam, że się przestraszył, Aha. że wie, że zarzuty są poważne. Ta. Czyli moim znakiem jest coś na rzeczy, okay. i warto z tym iść. Prawnicy... Warda obrona to tylko węgierski odpowiednik yy, Glapińskiego. Bo nawet słowa Christine Lagarde, jeśli chodzi o szefową Europejskiego Banku Centralnego, takiego banku centralnego dla całej strefy euro, no to nie mówi Glapińskim bądź spokojny, tylko jeśli ktoś by, by działał wbrew prawu, to będziemy cię bronić. Ale jeśli ty działajesz wbrew prawu, to... Ten no, list no, mówi tak, no jeżeli merski. zgodnie z prawem postawione zostaną zarzuty i zgodnie z prawem będą jakieś kolejne kroki, to, 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 to tutaj, znaczy to, to Bank Europejski nie będzie interweniował. Tak. Tam pani Lagarde powiedziała, że gdyby to było niezgodne z prawem. No. A teraz praworządność, to jest paradoksalnie, trochę taki sobie strzał w stopę zrobił prezes Glapiński, bo to, czy te rozwiązania są praworządne, będzie trybunał. Sprawiedliwości Unii, Unii sprawdzał, który był wielokrotnie krytykowany przez poprzedni rząd i przez, cała Unia była krytykowana wielokrotnie przez prezesa i to ten Trybunał rozczyni. Jeżeli Trybunał powie, że to jest zgodnie z prawem, ta procedura, no to tutaj ECB nie, co, co, nie, nic, nic, nic nie zrobi. Ale moim zdaniem prezes może, uważam, że nie będzie raczej Y, 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 szkodził, nie, tutaj nagle nie podniesie stóp procentowych, żeby zaskoczyć mm -hmm. rządowi, bo to by było zbyt ewidentne i taka broń obosieczna i by było uznane, że on naprawdę ewidentnie szkodzi gospodarce, ale to co może robić na przykład to kwestia zysku NBP. Zapowiedział, że wpłaci 6 miliardów poprzedniemu rządowi do zysku NBP w y, Budżecie na przyszły rok. Teraz się dowiadujemy, że jest jakaś ogromna strata i nie będzie żadnej wpłaty. Ja pamiętam czasy pana Skrzypka, prezesa. Wtedy byłem w Ministerstwie Finansów. Wtedy też była taka, powiedzmy, kohabitacja na Świętokrzyskiej, mm -hmm. bo po, po jednej stronie był prezes kojarzony z jedną z y, Banku Centralnego, a w Ministerstwie Finansów był minister Rostowski. I wtedy prezes Skrzypek robił wszystko, żeby nie wpłacić ani złotówki zysku NBP y, do rządu. Zmieniano regulaminy naliczania mm -hmm. tego zysku i tak dalej, żeby tylko. Nie wpłacić ani złotówki. Później był prezes Glapiński, był rząd Morawieckiego i Beaty szydły i te wpłaty zysku kilkanaście miliardów złotych i tak dalej. Tu się nagle zmienił rząd i już nie ma zysku W tym aspekcie może coś robić. Uważam, okay. że Andrzej Domański, minister finansów, nie powinien zakładać, że jakikolwiek zysk w najbliższych latach mu będzie wpłacony, bo prezes no, Glebski się stanie zmieni, chyba, na się głowie. Prezes, chyba, że się zmieni prezes Narodowego Banku Ale Polskiego to nie jest na jakiś istotny element finansów publicznych, nie. ale takie elementy to mogą być. No to rozgrywki jakieś... takie bardzo. A ja pamiętam jeszcze jedno, że mi, na przykład prezes Skrzypek był przeciw i kład, rzucał kłody pod nogi, żebyśmy nie dostali takiego FCL mhm. w 2021. 2008. To był taki instrument, takie ubezpieczenie od ryzy... Gdyby się okazało, że zachwianie na rynkach finansowych, Taka. to wtedy mieliśmy taką otwartą linię kredytową z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To był ogromny stabilizator. I wtedy prezes skrzypek rzucał kłody pod nogi, żebyśmy czasem tego nie dostali i nie wzięli. W takich aspektach może prezes przeszkadzać. To są takie, takie wojenki. No ale tutaj też, a propos tego Trybunału Sprawiedliwości i innych, i innych narzędzi, mieczem wojujesz, od miecza giniesz, oczywiście w warstwie retorycznej, bo w przestrzeni publicznej mamy mnóstwo agresji, więc to taka polityczna retoryka, że wypinanie się na Brukselę ten imposybilizm na, na arenie międzynarodowej, tak to określam, może tamtejmu obozowi odbić się czkawką, a z drugiej strony środki, które popłyną, będą może jakimś takim wektorem dobrej zmiany, znaczy, prawdziwej, dobrej tak. zmiany dla polskiej gospodarki. Prezes Glapiński w liście od pani Krystyni Lagarde, szefowej ECB, dostał na chyba jednej stronie lekcję praworządności tam ona napisała mu wyraźnie jak wygląda praworządność eee, tak. świetna lekcja. I to jest właśnie ten sposób prowadzenia polityki, do której mam nadzieję, nad Wisłą też możemy się przyzwyczaić i teraz już m, jeszcze za starej ekipy, gdy Tomasz Grocki był e, senatorem e, marszałkiem. marszałkiem senatu przepraszam, e, cały czas jest senatorem, e, to pan między innymi jako Instytut Finansów Publicznych też były takie rady organizowane czy Wie pan, czy to będzie kontynuowane przez senatorki Dawę Błońską? Czy finanse publiczne, ich przejrzystość, ich stan będzie może nie tylko w Senacie, może w Sejmie, może podcast u Hołowni albo w ogóle podcast o finansach. E, państwa? Rada Gospodarcza, tak, była powołana Rada Gospodarcza przy Marszałku Senatu. Ona się składała z przedsiębiorców, e, czołowych, e, polskich biznesmenów, którzy są szefami rodzinnych firm, e, które e, no, osiągają sukcesy e, międzynarodowe. Wa można sobie zerknąć, e, powiedzmy, od naszego czempiona informatycznego CD <śmetyczny> Projektu, e, po na przykład czołową firmę kosmetyczną, Ta. bo tam był pan Henryk Orfinger, członkiem ale to tej rady. Muszę, przepraszam, ale muszę zwrócić uwagę, bo jest pan doktor nielicznym, wyjątkiem wymawiającym cd projekty dobrze, bo to było kiedyś centrum dystrybucyjne, a wszyscy mówią CD-projekt. No to yy, szanuję. No Adam, Adam Kiciński też był, czyli czołowe czempiony, doradzali ten i było dwóch ekonomistów, profesor Hausner i ja i ta rada yy, mieliśmy wiele seminariów, apeli, stanowisk, które miały właśnie na, na zasadę informowanie mm -hmm. społeczeństwo o sytuacji gospodarczej z perspektywy biznesmenów, liderów yy, ten i ekonomistów. Yy, to była rada, która była doradcza dla marszałka yy, Senatu co będzie dalej to już jest kwestia pani nowego marszałka, ale oczywiście takie uważam nowy rząd czy parlament i tak dalej. Uważam, że bardzo ważna jest komunikacja, tak. bo będzie bardzo dużo różnych decyzji, działań yy... Trudnych często, często kontrowersyjnych. Mieliśmy ustawę wiatrakową i takie te różne rzeczy. Jak widać, jak trzeba wszystko przygotować. Ale właśnie ważne jest, żeby się dobrze komunikować i pewne nowe projekty dyskutować w takich ciałach jak te rady, żeby zbadać tak. najpierw, e, jak, jaki jest odbiór tych projektów, bo ta komunikacja ma ważne znaczenie, żeby coś później no. się nie wylało. Y -y. Y -y. No, bo mamy napiętą sytuację, dalej będzie konflikt polityczny, dalej mamy rozgrzaną scenę polityczną wybory i warto takie ciała tworzyć. Także niekoniecznie ciała tworzyć, ale właśnie, żeby się komunikować w takiej postaci y z różnymi środowiskami i najpierw badać y z liderami opinii y publicznej w różnych tematach, y różnymi y przedsiębiorcami, organizacjami, to warto warto to robić. Komunikacja ważnym elementem będzie. Tego, też tych działań nowego rządu. Trochę pogadaliśmy. Dwie rozmowy pewnie by z tego wyszły, ale mam nadzieję, że z sensem i że interesująco dla Państwa, proszę dawać znać. W komentarzach dawać odzew swojej obecności. Łapkami w górę też nie pogardzimy. Bardzo, bardzo chętnie i subskrypcjami kanału In Poland. Na koniec tylko. Tak to już jest w życiu najczęściej, że najciemniej pod latarnią i na przykład obóz partyjny, który nazywa się Prawo i Sprawiedliwość jakoś tak na odprawa i sprawiedliwości był najdalej. Koalicja obywatelska ma w swojej nazwie obywatelskość, i mam nadzieję, że tu też nie będzie najciemniej pod latarnią. I będą nie tylko tak jak obiecywali, dbali, yy, troszczyli się o obywatelki i obywateli, ale też wsłuchiwali się w nasz Obywatelski głos. Doktor Sławomir Dudek był gościem rozmowy tygodnia, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych oraz adiunkt Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Paweł Ordikowski, kolejna rozmowa tygodnia. Za tydzień. Zapraszam do śledzenia stron in i na temat PL. Do zobaczenia, do usłyszenia.